Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się szóstą czakrą, określaną mianem trzeciego oka lub też centrum trzeciego oka. Nazywa się ona z sanskrytu Ajna Chakra i mówi się, że jest siedzibą naszej intuicji, wyobraźni i wglądu w samego siebie. Lokalizacja trzeciej czakry znajduje się po środku czoła. Jej elementem jest światło, kolor to indygo, zmysł to wzrok, gruczoł to przysadka mózgowa, a jej dźwiękiem jest po prostu om. Zaczniemy sobie w siadzie skrzyżnym. Ja mam pod pośladkami kostkę do jogi. Jeżeli chcesz, to podłóż sobie kostkę albo poduszkę. Plecy proste. Dzisiejsza praktyka będzie bardzo skupiona na wnętrzu. Pozwól właśnie, żeby to ta wewnętrzna intuicja Cię prowadziła. Jeżeli chcesz, to możesz po środku czoła zacząć wizualizować sobie kolor indygo. Możesz po cichu w myślach powiedzieć sobie mantrę OM. Oczy zamknięte. Jak najbardziej kieruj zmysły do wewnątrz, żeby dostać się właśnie do tego wglądu w siebie. Możesz też po cichu powtarzać sobie inne mantry bliskie aż na czakrze. Jak widzę wszystko z jasnością. Jestem otwarty, otwarta na mądrość wewnętrzną. Manifestuję swoją wizję. Pozwalaj oddechowi, żeby przepływał przez ciebie rytmicznie. I kieruj go z wdechem od czoła, od szóstej czakry w dół, aż po pierwszą czakrę w podstawie twojego kręgosłupa, a na wydechu wydech kieruje się z dołu do góry, aż po czoło. Pozostań w tym pełnym skupieniu. I powoli otwórz oczy, przełóż dłonie przed siebie, zamknij palce od dłoni w piąstki i połącz kciuki razem i wyprostuj palce wskazujące, połącz je razem. Nazywa się to Kaleshwara Mudra. Takie ułożenie dłoni, tą mudrę przełóż przed klatkę piersiową. Zamknij jeszcze raz oczy. Mudra ta jest poświęcona Kaleshwara, który jest panem czasu. Pomaga nam obserwować nasze myśli i kontemplować nasze zachowania. Dzięki takiej obserwacji jesteś w stanie się zatrzymać i pomyśleć nad tym, co przewija się przez twoją głowę, jakie emocje odczuwasz. Takie zatrzymanie pomaga nam obserwować nasz charakter, nawyki i działania ponad wymiarem czasu, z takiej trochę szerszej perspektywy. A obserwacja i zauważanie pozwala nam otworzyć drzwi do zmiany tych zachowań. I otwórz oczy.
Ostatnia rzecz, jaką tu sobie zrobimy na siedząco. Zacznij mocno, szybko trzeć o dłoni, żeby stworzyć jak najwięcej ciepła. Jak najszybciej dasz radę. Niech to ciepełko się rozgrzeje między dłońmi. I w końcu takie rozgrzane, ciepłe dłonie przyłóż na czoło, na oczy. Dociśnij czoło do dłoni. Jedną z rzeczy, które bardzo stymulują szóstą czakrę, to jest właśnie nacisk na czoło, automasaż czoła, głowy, twarzy. Ciepłe okłady na oczy. Czuj, jak to ciepło rozchodzi się po oczach, oczodołach, czole. Otwórz dłonie. Jeżeli jesteś na kostce albo poduszce do medytacji, to możesz sobie ją odłożyć na bok. Rozłóż nogi szeroko. Jeżeli ta pozycja jest dla Ciebie trudna, to możesz zostać sobie na poduszce albo na kostce. Zawsze takie lekkie uniesienie pośladków pozwoli Ci utrzymać neutralny kręgosłup lędźwiowy. Możesz też trzymać kolana ugięte, jeżeli czujesz się jeszcze taki trochę nierozruszany w nogach. I ugnij prawe kolano, przyciągnij prawą piętę w stronę pośladków. Skieruj klatkę w stronę lewej nogi. Na wdechu unieś ręce do góry, wydłuż plecy. Wydech opadnij. Możesz tak jak ja opaść w pół drogi do dołu. To jest dopiero początek naszej praktyki. Myśl o tym, że to czoło jakby pchacie do przodu, trzymając wydłużenie w plecach. Tak jakby wszystkie czakry były w jednej linii. Bez rolowania pleców. Próbuj być aktywny nawet podczas rozciągania. Aktywnie dociśnij lewą piętę do podłogi. Jeżeli dłonie trzymasz na macie, tak jak ja, to staraj się magnetyzować dłonie w stronę bioder. Pomoże Ci to jeszcze bardziej wypchnąć klatkę do przodu. Po pierwsze wydłużaj plecy, a dopiero po drugie skłaniaj się do nogi. Podnieś się do góry. To samo druga strona. Lewa piąta, pięta przy pośladkach. Skręć klatkę w stronę prawej nogi. Wdech, unieś ręce do góry, prawa stopa flex. Wydech, wydłużaj się po pierwsze, a po drugie zejdź do dołu. Możesz tak jak ja zostać w połowie drogi do dołu. Prawe kolano może być lekko ugięte, ale noga jest silna. Dociskaj prawą piętę do maty. Cały czas niech ta energia wraz z oddechem cyrkuluje pomiędzy Twoim czołem. Wdech do dołu i wydech z powrotem w stronę czoła, w stronę szóstej czakry. Rytmiczny, równy oddech. Podnieś się. Otwórz teraz obie nogi na zewnątrz, trzymaj kolana ugięte, jeżeli potrzebujesz. Pierwsza opcja, zostań sobie tutaj po prostu z prostymi plecami. Druga opcja, zacznij podchodzić sobie trochę bardziej do przodu. Możesz nawet przejść na przedramiona albo położyć przedramiona na kostce. Znajdź drishti, jeden punkt skupienia wzroku. Wzrok jest zmysłem szóstej czakry, dlatego drishti będzie tutaj bardzo ważne.
spokojne oczy. Niech symbolizują to, że kierujesz swój wgląd w głąb siebie. Podnieś się. Zbierz nogi i wyciągnij je przed siebie. Ja się tutaj skieruję teraz wzdłuż maty, żeby było widać ćwiczenie. Nogi proste przed nami. Zrobimy sobie małe pobudzenie dla stóp. Zacznij zataczać kółka stopami. Flex i puent. Poruszaj palcami. Mogą to być nawet takie faliste ruchy. Po czym przełóż nogi ze siebie, przejdź do pozycji czterech punktów, rozstaw kolana nieco szerzej, duże paluchy razem i przejdź do pozycji dziecka. Znowu ten element nacisku na czoło i automasaż. W pozycji dziecka zacznij głową kręcić w prawą, w lewą stronę. Rozmasuj czoło. Cały czas łącz się z oddechem. Niech ta praktyka będzie prawdziwie przeoddychana w każdy bardziej ciemny, zaspany kącik Twojego ciała. Kieruj oddech. Podnieś się do czterech punktów. Kolana na szerokość bioder, wdech, pozycja krowy, wydłuż się, wydech, pozycja kota, dopchnij dłonie do maty. Wdech, krowa, poruszaj się rytmicznie z oddechem, wydech, kot. Jeszcze raz zatrać się w tym ruchu, niemalże jakbyś nie wiedział, nie wiedziała, gdzie dany ruch się kończy, a gdzie zaczyna. Jedna płynność. Wróć do centrum, podwiń paluchy od stóp i pierwszy pies z głową w dół. Jeżeli chcesz, to pomaszeruj w miejscu, uginając jedno kolano, drugie kolano. Usuń nadmierne napięcie z szyi. Dociśnij każdy paliczek Twoich palców od dłoni do maty. Drishti, albo między pięty, albo między kolana. Niech to zawsze symbolizuje, że wracasz do siebie. Zaglądasz do wnętrza. Powędruj dłońmi w pół drogi w stronę stóp, gdy jesteś w takim nieco ciaśniejszym psie z głową w dół. Jeszcze raz opuść głowę. Trzy razy poruszaj nią na tak. Jeżeli potrzebujesz, to ugnij kolana. Klatkę magnetyzuj w stronę kolan. Podejdź dłońmi cała do tyłu. Zostań z dłońmi na macie. Niech kolana lekko będą ugięte. Plecy ciężkie, żeby jeszcze bardziej rozszerzać przestrzeń między kręgami. I uwaga, trzymaj kolana ugięte. Powoli zaczniemy rolować się do góry. Ręce i barki, głowa na końcu, czyli zacznij od dolnych pleców, środkowe plecy, górne plecy powoli, powoli i w końcu barki, zroluj je do tyłu i głowa na końcu. Zrobimy sobie dokładnie ten sam ruch rolowania, zaczynając teraz od głowy. Broda w stronę mostka, głowa ciężka, ręce ciężkie, opuść je do przodu, zacznij uginać kolana. I roluj się kręg po kręgu do dołu, w końcu dłonie na macie. Powędruj dłońmi naprzód maty, do psa z głową w dół. Od razu znajdź drishti, unieś pięty i zacznij stopami wędrować do przodu, dojdź do przodu maty. Wdech, dłonie na golenia, proste plecy. Zostań sobie chwilę tutaj.
Jeżeli potrzebujesz, ugnij kolana. Wydłuż linię od kości ogonowej aż po czubek głowy. Dolne żebra przytulaj w stronę pleców. Przełóż dłonie na linię talii i z wdechem podnieś się do góry. Łokcie skieruj do tyłu, lekko napnij pośladki, popatrz do góry. I tadasana, pozycja góry. Znowu szybko odnajdź drishti. I z wdechem unieś ręce do góry. Na wdechu prawą rękę skieruj do tyłu, lewą rękę przed siebie skręć się. Biodra się nie skręcają, tylko góra ciała. Wdech, powróć do centrum. Wydech, prawa ręka przed tobą, lewa do tyłu. Skręć się z linii klatki. Jeszcze raz, wdech, powróć do centrum, ręce do góry. Wydech, skręt. Nie skręcaj bioder. Wdech do góry. I wydech, skręt. Ręce w górę. Wydech, dłonie na serce. Jesteśmy na początku maty. Stopy na szerokość bioder. Lekko ugnij kolana. I skieruj lewą nogę nad prawą. Skrzyżuj ją albo raz do nóg orła, albo jeżeli jesteś w stanie, to dwa razy, jeszcze rolując stopę za łydkę. Rozłóż ręce szeroko. Gdy mamy lewe udo nad prawym, to lewa ręka pod prawą, czyli odmiennie. I połącz dłonie razem. Jeżeli nie jesteś w stanie wewnętrznych dłoni połączyć razem, to mogą to być zewnętrzne dłonie. Jeżeli czujesz balans, to zejdź ze swoim orłem do dołu, do śpiącego orła. Dłonie wypychaj do przodu, daleko od twarzy. Każdy wydech, pępek kurczy się w stronę pleców. Znajduj ugruntowanie. Skupiony wzrok. Wdech, podnieś się, znajdź jeszcze raz tą koncentrację i powoli odroluj nogi. Wyciągnij lewą nogę za siebie, daleko, daleko, przełóż lewą stopę na tył maty i połóż lewe kolano na macie lub na kocyku, jeżeli masz wrażliwe kolana. Wdech, podnieś ręce do góry, Anjaniyasana. Napnij lewy pośladek. Klatkę kieruj do góry, otwieraj się w kręgosłupie piersiowym. Na kolejnym wydechu skręć się, lewą dłoń połóż na zewnętrznym prawym udzie, a prawą dłoń na lewym udzie. Popatrz za prawy bark, znajdź drishti. Wdech wróć do centrum, ręce do góry. Wydech przełóż dłonie przed siebie. Unieś lewe kolano, dociąż lewą piętę do maty. Wyciągnij lewą rękę przed siebie i powolnym, kolistym ruchem przejdź do wojownika numer 2. Znajdź szybko drishti, oddech. Prawe kolano w jednej linii z drugim i trzecim palcem od prawej stopy. Szeroko rozpostarte ręce. Szeroko otwarte biodra. Lekko napięty prawy pośladek. Wyprostuj prawą nogę. Lewą stopą podejdź troszeczkę do przodu. Jeden maleńki krok. I teraz aktywna prawa noga. Napnij prawą rzepkę kolanową, prawe udo, prawą łydkę. Albo lekko ugnij prawe kolano. Więc albo bądź aktywny, albo mikro ugięcie w kolanie. Na wydechu zejdź do trikonasany, pozycji trójkąta. Skupienie wzroku w jeden punkt. I długi kręgosłup od kości ogonowej aż po czubek głowy. Długa szyja. Zrobimy sobie tutaj flow lewą ręką. Najpierw wytłumaczę. Na wdechu otwórz lewą rękę jeszcze szerzej do tyłu w literę T. A na wydechu wyciągnij ją nad głowę. Wydłuż bok tułowia. Wdech, otwarcie w klatce. Wydech, wydłuż rękę nad linię ucha. Wdech, ręka w T spoza pola widzenia oczu, a na wydechu nad głową.
Kontynuuj wraz z oddechem i po ostatnim razie możesz lekko ugiąć prawe kolano. Przełóż lewą dłoń na matę, prawą dłoń na matę i uwaga, przeciągnij lewe kolano na zewnętrzną stronę prawej pięty. Usiądź sobie. Zrobimy sobie teraz skręt, ale taki bardzo aktywny. Dłonie na serce i na wydechu. Skręć się w prawą stronę i staraj się lewy łokieć dopchnąć do prawego wewnętrznego kolana. Czyli nie tak jak zazwyczaj kładziemy łokieć za kolano. Połóż je przed kolanem i stwórz taki opór, dociskając łokieć do kolana. Pozwoli Ci to jeszcze bardziej wzmocnić centrum, brzuch i skręcić się z silnym ciałem na aktywnie. I odkręć się, wróć do centrum, przełóż obie ręce na lewą stronę, czoło przybliż w stronę podłogi. Zroluj się w stronę podłogi. Wdech, podnieś się do góry. Wyciągnij teraz lewą nogę na zewnątrz. Lewa dłoń zostaje po lewej stronie. Możesz zamknąć dłoń w piąstkę. Jeżeli chcesz, przełóż prawą stopę trochę do przodu, tak żeby zrolować się na zewnętrzną stronę lewego biodra. I połóż prawą dłoń za głową. Skieruj czoło w stronę sufitu, klatkę wypchnij w stronę nieba. Przestrzeń w klatce. Wróć do siadu. Skrzyżuj nogi przed sobą, skrzyżuj łydki i przejdź do pozycji deski. W ten sposób albo po prostu przenieś nogi za siebie. Zostań chwilę w desce. Spraw, żeby Twój oddech był głośniejszy niż pulsujące myśli w głowie. Dłonie magnetyzuj w swoją stronę, żeby stworzyć silne ramiona. Każdy wydech kieruj pępek w stronę pleców. Nie podnoś pupy za wysoko. Długa szyja przedłużeniem kręgosłupa. Oddech, oddech, głośniejszy niż opór, niż zmęczenie. I z deski przejdziemy do psa z głową w dół. Jeden punkt skupienia w oczach. Powędruj stopami do przodu, aż naprzód maty, wdech podnieś się do połowy, wydech skłoń się w stronę nóg. Wdech podnieś się cała do góry z prostymi plecami, napięciem w brzuchu, wydech dłonie na serce. Druga strona, stopy na szerokość bioder, tym razem lewa stopa zostaje na macie, ugnij lekko kolana, podnieś prawą nogę, skrzyżuj prawe udo nad lewym raz lub dwa razy, nogi orła, garudasana, rozłóż ręce i tym razem prawa ręka pod lewą, lewa nad prawą, albo skrzyżuj raz, albo połącz tyły dłoni, albo dłonie razem. Jeżeli chcesz, to możesz zejść ze swoim orłem do spania, trochę niżej. Wypchnij dłonie do przodu, daleko od klatki. Jeżeli to jest za trudne, to zawsze możesz być bardziej wertykalnie u góry. W końcu podnieś się i kontrolowanym ruchem odpleć nogi, odpleć ręce, nie kładź prawej stopy na podłodze, odwiedź ją płynnie do tyłu. Brzuch Ci pomaga, aż na tył maty. Przełóż prawe kolano na matę. Wdech podnieś ręce do niskiego wypadu, Anjaniasana. Lewą stopę magnetyzuj w stronę prawego kolana, solidne nogi. Neutralny dół pleców. Uważaj, żeby nie wchodzić za bardzo w wygięcie, w hiperlordozę. Trzymaj miednicę neutralnie.
Na wydechu skręć się na lewą stronę, prawa dłoń na zewnętrznym lewym udzie, a lewa dłoń na prawym udzie, tyle uda. Nie trać połączenia z oddechem. Wdech, podnieś ręce do góry. Wydech, opuść ręce na matę. Podnieś prawe kolano, zakorzeń prawą piętę na macie i powiedź prawą rękę do przodu, do góry i kolistym ruchem do wojownika numer 2. Zawsze jeżeli potrzebujesz się poprawić nogi czy ręce, to weź moment, żeby usadowić się dobrze w pozycji. Aktywne nogi aż po pośladki. Czuj siłę. Pozycje wojownika są od budowania właśnie tej siły, solidności. Wyprostuj lewą nogę, prawą stopą podejdź leciutko do przodu. Lewa rzepka jest napięta. Zauważ różnicę między napiętą a rozluźnioną rzepką. I na wydechu poprowadź lewą dłoń na lewą goleń, prawą rękę w stronę nieba. Również lewy bok tułowia jest wydłużony. Pamiętaj, że chronisz kolana, trzymając je aktywne. I znowu flow prawą ręką. Na wdechu jeszcze bardziej odciągnij prawą rękę do tyłu, tak jakbyś chciał rozszerzyć powierzchnię w klatce. Weź długi wdech, a na wydechu wyciągnij prawą rękę nad linię ucha. Kontynuuj z Twoim rytmem oddechu. Wydech, wydłużenie w boku tułowia. Wdech, otwarcie, ekspansja z przodu ciała. Wydech, wydłużenie po boku tułowia. W końcu popatrz do dołu, lekko ugnij lewe kolano, przełóż dłonie na matę i odciągnij prawe kolano na zewnętrzną stronę lewej pięty. Usiądź, oba pośladki na macie. Przełóż dłonie na serce. I znowu skręt w aktywny sposób, czyli znajdź opór pomiędzy prawym łokciem a wewnętrzną stroną lewego kolana. W ten sposób jeszcze bardziej nasz brzuch wewnętrzny pracuje. Dobrze jest dodawać tą aktywną gamę ruchów, skręć się na prawą stronę, kontraskręt teraz, przełóż czoło na matę, zroluj plecy. Wróć do centrum i teraz zostaw prawą dłoń po prawej stronie, prawą nogę wyciągnij na lewą stronę. Zroluj biodra tak do przodu, żeby być na zewnętrznej stronie prawego biodra i przełóż lewą dłoń za głowę. Szukaj luzu, lekkości, wolności z przodu ciała. Oddech w każdy zakamarek, w każdy kierunek Twojej klatki. Wróć do centrum, skrzyżuj nogi przed sobą i albo przez skrzyżowane nogi przejdź do deski, a jeżeli to jest za trudne, to skręć nogi na zewnętrzną stronę i przejdź do deski. Na wydechu zejdziemy cała do dołu na brzuch w taki sposób, w jaki chcesz. Może to być kolana, klatka, broda, ale nie musi. Zostań na brzuchu, niech nogi będą równoległe. Przełóż przedramiona przed siebie do pozycji sfinksa. Wypchnij klatkę do przodu, długa szyja. I z pozycji sfinksa przejdziemy sobie na łokcie. Przełóż łokcie trochę bardziej do przodu, połącz dłonie razem i umieść kciuki na wysokości trzeciego oka, pomiędzy brwiami, po środku czoła. Zostaniemy sobie tutaj na moment. Także staraj się odnaleźć takie ułożenie w łokciach, żeby było Ci wygodnie. Jeszcze raz, najlepszym sposobem na pobudzenie szóstej czakry jest lekki nacisk na czoło albo automasaż, masaż twarzy. Jeżeli chcesz, to możesz właśnie
naciskać na ten punkt trzeciego oka, masując go kosteczkami swoich kciuków lub zaaplikować jakiś inny masaż. Wszystko jest dozwolone. Zaufaj swojej wewnętrznej intuicji. Naprawdę ciało wie najlepiej, czego potrzebuje. I po momencie tutaj pomóż sobie dłońmi, żeby się podnieść. I przejdziemy sobie do siadu skrzyżnego. Usiądź. Skrzyżuj nogi przed sobą, jeżeli chcesz, to usiądź na poduszce medytacyjnej, kostce, kocyku, cokolwiek. I teraz Nadishodhana. Palec wskazujący i środkowy połóż sobie właśnie na wysokość trzeciego oka. Będziemy używać kciuka i czwartego palca do zamykania dziurek w nosie. Nadishodhana zaczynamy najpierw od lewej dziurki. Wdech przez lewą dziurkę. Po czym zamknij lewą dziurkę i wydychaj prawą dziurką. Wdech prawą dziurką. Zamknij prawą dziurkę, wydech lewą. Wdech lewą. Zamknij lewą, wydech prawą. Wdech prawą. Zamknij prawą, wydech lewą. Kontynuuj w swoim własnym rytmie. Dodatkowo ten oddech nas uspokaja, bo oddychamy wolniej. Kontynuuj. I w swoim własnym momencie, kiedy już zakończysz, to spróbuj zrobić tak, żeby zakończyć na lewej dziurce. Wydech. Połącz dłonie przed sobą. Jeżeli chcesz, to tym razem możemy wspólnie zaśpiewać Om, tym razem głośno. Jeżeli nie, to możesz równie dobrze powiedzieć sobie je po cichu w głowie albo wyszeptać. Pełen wdech. I jeszcze raz na koniec powróć do innych mantr połączonych z szóstą czakrą. Jak widzę wszystko dookoła siebie z jasnością. Jestem otwarta, otwarty na swoją wewnętrzną mądrość. Manifestuję swoją wizję. I wierzę w ścieżkę swojej duszy. I powoli możesz zacząć schodzić do Shavasany. I zostawię Was już teraz tutaj w Shavasanie na moment w ciszy, w obserwacji umysłu, emocji. Na spoglądanie na to, co się w nas dzieje od wewnątrz.
Jedną jeszcze wskazówką na sam koniec, jak już będziecie kończyć shavasana, ale można też to zrobić na początku, już teraz, na początku shavasany, to jeżeli chcesz, to możesz zamknąć dłonie w piąstki i używając kosteczek na swoich palcach, kosteczek na Twoich piąstkach, możesz zrobić sobie masaż twarzy, czoła, czaszki, wszędzie tam, gdzie czujesz przyjemność. A podczas dzisiejszej praktyki, zwłaszcza to czoło, niech zostanie dopieszczone. Dziękuję za wspólną praktykę. Zostańcie chwilę w ciszy.